Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią projektu Denko, czyli teraz Wam pokażę, co skończyło mi się z kosmetyków do pielęgnacji i czym je zastąpiłam. Więc może po kolei zacznę od dezodorantu, skończył mi się ten z Adidasa i kupiłam kolejny. On kosztuje około 10 zł i jest naprawdę rewelacyjny. Ja nie mam większych problemów z poceniem się, dlatego on starcza mi w zupełności. Nie wiem natomiast, jak się sprawdza u osób z dużym problemem, natomiast z takim normalnym poceniem naprawdę radzi sobie wyśmienicie. Dalej skończył mi się dwufazowy płyn do makijażu z Deli. Ja już o nim mówiłam kiedyś coś, jak dla mnie jest on naprawdę bardzo dobry, ale znalazłam lepszy produkt i jest to ten produkt z Garniera. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, jest go tutaj 210 ml, kosztował około 12 zł. On był dwufazowy, nie radził sobie do końca z tuszem i z eyelinerem w żelu. Natomiast delikatny makijaż zmywał bardzo dobrze. Kolejnym produktem jest może suchy szampon z Isany. On kosztuje 10 zł, jest naprawdę bardzo dobry. Najlepszy, jaki miałam do tej pory. Nie zamieniłam go jeszcze na żaden inny, ponieważ nie byłam jeszcze w Rossmanie, ale kupię ten sam. I on mi starczył na 2 miesiące. Oczywiście nie używam go codziennie. Dalej skończyłam szampon z Clinique. Jest to szampon dla niemowląt, ja go używam do mycia pędzli. Bardzo fajnie się sprawdzał, bardzo ładnie pachnie, ale postanowiłam kupić w zamian szampon z Rossmana. Jest to taki, po prostu kupiłam najtańszy i on też sobie świetnie radzi, więc jeżeli szukacie jakiegoś szamponu do pędzli, to polecam Wam właśnie ten. Kolejną rzeczą, może teraz to Wam pokażę. Kolejną rzeczą jest lakier do włosów z firmy Taft. To jest akurat z tej serii Power. Natomiast teraz sobie, o, kupiłam sobie ten sam. To znaczy nie, kupiłam z tej samej serii, ale ten jest podnoszący, dodając nam objętości. One wyglądają tak. Ja cały czas kupuję te lakiery. Tu jest oczywiście piątka i piątka. Dla mnie bardzo dobre lakiery. One kosztują w granicach 13 zł. Moja mama też je bardzo chwali, więc naprawdę polecam. Kolejną rzeczą, którą nam się skończyła, jest to cement termiczny z L'Oreala. Ja o nim już kiedyś robiłam recenzję. Nie wiem, czy jeszcze jest na moim kanale, wątpię. Ale ostatnio też już o nim coś mówiłam. On kosztuje około 27 zł na Allegro. Używamy go przed suszeniem albo przed jakimiś produktami do stylizacji włosów na ciepło. I zastąpiłam go tym samym produktem. Używamy go z mamą już od roku i jesteśmy zadowolone bardzo, nawet nie będziemy go zmieniać. Coś jeszcze, czy mogę o nim powiedzieć? To jest, może Wam przeczytam, co tu jest napisane. Jest to termoaktywna pielęgnacja, pomaga odbudować i chronić włókno włosa oraz ułatwia suszenie włosów. Bardzo ładnie pachnie, nie obciąża nam włosów, to jest też bardzo ważne, więc naprawdę polecam. Jak widzicie, na razie wszystkie produkty, które Wam pokazuję, są bardzo dobre. Kolejna rzecz, jaka mi się skończyła, jest to łagodna emulsja do mycia z firmy Cetaphil. Bardzo dobry produkt, faktycznie jest bardzo łagodny. Jedyne, co mi się nie podoba, to, że się nie pieni. Więc ja jednak lubię, jak coś mi się na buzi pieni, dlatego bardziej jestem zadowolona z żelu z Vichy Normaderm. Tak, tak. On jest drogi, bo on kosztuje około 40 zł i jest go tutaj tylko 250 ml. Natomiast ten ma 200 i wyszedł mi, i zapłaciłam za niego około 15-20 zł. Więc ten się o wiele bardziej opłaca i jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli miałabym wybrać ten, a na przykład Effaclar, to jednak chyba wybrałabym ten. Teraz może Wam pokażę szampon. Skończyłam ten z firmy Barwa. Jest to pokrzywowy do włosów przetłuszczających się. On pomógł zmniejszyć częstotliwość mycia włosów z co drugi dzień, teraz myję co trzeci dzień, jest naprawdę rewelacyjny. To jest moje drugie opakowanie, wystarczy jedno opakowanie, żeby właśnie przedłużyć ten okres niemycia. I zamieniłam go na szampon z Osi, jest to ten szampon, który kupiłam sobie będąc w Londynie. Do niego wlałam olejek rycynowy i też się bardzo fajnie sprawdza, bardzo ładnie pachnie.
ale jakiegoś niezwykłego nawilżenia to nie zauważyłam. Dalej skończyła mi się maska. Jest to maska crema al latte z firmy Serical. Jest jej tutaj 1000 ml. Było jej tutaj 1000 ml. Tak wygląda puste opakowanie. Bardzo długo ją miałam. Ona ślicznie, już zapomniałam, jak ona pachnie. Ona naprawdę bardzo ładnie pachnie takim mlekiem z kokosem. Bardzo fajna maska, bardzo fajnie działa, jak za taką cenę, bo ona kosztuje około 20 zł na Allegro, nawet taniej możecie ją znaleźć. Więc ja jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I zamieniłam ją na maskę z L'Oreal, jest to nowa maska tej firmy. I bardzo ładnie pachnie, natomiast więcej Wam jeszcze nic nie powiem, jak widzicie zużycie jest dopiero takie. Powiem Wam coś może w ulubieńcach, czyli jak już wiecie, że pojawi się w ulubieńcach, to już pewnie podoba mi się, ale na razie nic nie będę mówić, ona kosztuje około 30-40 zł. I kolejną rzeczą, która mi skończyła, jest to peeling do rąk i do stóp z firmy Cuccio. Moja mama go kupiła w salonie kosmetycznym. Był on dosyć drogi, ponieważ ten produkt plus taki o połowę mniejszy krem do stóp i rękawiczki do peelingu, zapłaciłam za to 100 zł. Więcej tego nie kupimy. No jak widzicie, on miał taki kolor. Dziwnie pachnie. Ale jeżeli chodzi o samo działanie, był ok, chociaż ja bardziej wolę takie zbite peelingi. Nie kupiłyśmy jeszcze nic w zamian, ale myślę, że będziemy używać tego peelingu, którego po prostu używamy do całego ciała. Dalej zużyłam dwa kremy do stóp z moją mamą. Jest to Liren krem regenerujący oraz nawilżający serum z witaminą E i aloesem do stóp z firmy Footworks z Avonu. Ten nic nie daje, nie zauważyłam żadnego efektu po tym kremie, natomiast ten krem jest rewelacyjny i zastąpiłam go tym samym kremem. Jeżeli widziałyście moje zakupy, to już wiecie o tym. On kosztuje 8 zł i jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli jeszcze go nie używałyście, to naprawdę polecam Wam spróbowanie go. I teraz cóż ja Wam mogę dalej pokazać? Pokazuję Wam teraz papierek. Ponieważ zapomniałam w ogóle tego umieścić w ulubieńcach roku, ale są to płatki z firmy Isere. Nie wiem, czy to tak się czyta. Są to płatki, które są dostępne w Kauflandzie. Kosztują one 3 zł i naprawdę są to najlepsze płatki, jakie miałam. Może porównywana jest jakość do płatków z Klinika, ale cena jest w ogóle o wiele niższa i naprawdę świetne płatki, nie rozdwajają się i chyba tylko o to właśnie chodzi w tych płatkach. Teraz pokażę Wam na chyba najbardziej wydajny produkt ever. I to jest produkt z Elbiotyki, czyli regenerujący krem do rzęs. Ta mała tubeczka starczyła mi na 8 miesięcy codziennego używania. Naprawdę jest to tak wydajny produkt, że ja aż sama byłam po prostu w szoku. Już miałam go dosyć, bo już mi się po prostu nie chciało. To jest, jednak to trochę trzeba tego wysiłku, żeby jeszcze, jak już śpimy prawie, nakładać to wszystko na rzęsy. Tutaj Wam odeślę, nie będę nic więcej mówić. Tutaj macie filmik właśnie o tym produkcie. Dalej, i zastąpiłam go odżywką z Eveline. Ja już Wam pokazywałam kiedyś w czym? W zakupach. Zwykła biała odżywka. Powiem Wam więcej może, jak ją trochę dłużej poużywam. Teraz skończył mi się już triakneal. Jak widzicie, nawet go obcięłam, żeby jak najwięcej wydobyć. Powiem Wam, że jak już przecięłam ten produkt, to nakładając go na twarz, tak mnie zaczął szczypać. Cała twarz mi się zrobiła czerwona. Przypuszczam, że to było wynikiem tego, że troszeczkę jednak za dużo tego produktu nałożyłam. No ale już się skończył. O nim też mam filmik i tutaj też będziecie mieć link. I zamieniłam go na serum oliwkowe, azelo oliwkowe z firmy Biochemia Urody. Tak on wygląda. Ja go już bardzo dawno kupiłam. Nie wiem, czy on jest jeszcze nie, czy on nie jest już przeterminowany. No ale zobaczymy. Dalej skończyłam Alantan. Kupiłam nowy
jak wiecie, ja go używam po tym, jak już pryszcz przejdzie mi w ranę i używam go i wtedy bardzo szybko mi się goi. Przepraszam, że tak hałasuję. I to już, kochani, wszystko. Wszystkie produkty wam pokazałam, które zużyłam. Myślę, że już jest ich trochę. Więc napiszcie mi może na dole, co wy zużyłyście i czy któryś z tych produktów, które zużyłyście, szczególnie polecacie. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas i do zobaczenia. Trzymajcie się.